Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w 8 sezonie gry Brawl Stars, który nosi nazwę Pewnego Razu Podczas Zadymy. W dzisiejszym odcinku, moi kochani, kupimy sobie wszystkie stopnie karnety zamiarskiego i wydamy na to ponad 500 zł. Na moim koncie zostało do odblokowania kilka Star Powerów oraz gadżetów, więc sobie dzisiaj na nie zapolujemy, otwierając skrzynki oraz odblokujemy nowego chromatycznego zadymiarza Asha. Dodatkowo odblokujemy do niego nowy skin Ninja Ash. Jeżeli wam się podobają tego typu odcinki, no to zostawcie łapeczkę w górę. 30 tysięcy łapek zostawione pod tym filmem i w następnym sezonie też kupuję wszystkie stopnie karnetu zadymiarskiego. Z okazji nowego sezonu dla wszystkich osób, które wspierają mnie z kodem Farel, organizuję przekozacki konkurs na limitowaną figurkę Spike'a. Taką figurkę można tylko i wyłącznie dostać od Supercella, jeżeli się z nimi współpracuje, albo jeszcze dodatkowo dziś na jakimś evencie. Takie figurki osiągają cenę ponad $200 na eBayu. Ja postanowiłem, że wam ją za darmo rozdam. Jeżeli chcielibyście wziąć udział w konkursie na taką przekozacką figurkę, wystarczy, że w sekcji komentarzy, czyli pod filmem, napiszecie, jaki jest wasz ulubiony zadymiarz i klikniecie w pierwszy link, który znajduje się w opisie. Wtedy kod Farel automatycznie wpisze wam się do sklepu i weźmiecie udział w losowaniu na tą przekozacką figurkę. Wyniki oczywiście ogłoszę już jutro, kiedy będziemy maksowali nowego zadymiarza Asha. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, nie zapomnij zostawić subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z gry Brawl Stars. Zapraszam też wszystkich oczywiście na pixyshop.pl po przekozackie koszulki. Link do sklepiku znajdziecie w opisie. Teraz zaczynajmy. Moi kochani, jesteśmy już na moim oficjalnym koncie i wejdźmy od razu w karnet zadymiarski. Sezon 8. Pewnego razu podczas zadymy. Za pierwszy poziom, tak jak wam wspominałem w ostatnich odcinkach ze sneak peeków, jest do odblokowania księżniczka Shelly. My na samym początku musimy sobie doładować gemy i kupić lepszy karnet zadymiarski. Ten da 249 gemów. O proszę, w sklepie już jest zła królowa Pam i moi drodzy, chciałem was odesłać tutaj do filmu przypiętego w karcie, ponieważ razem z JJ-ką dzisiaj zawalczymy o ten skin i musicie zobaczyć, kto z nas go wygra, więc koniecznie po obejrzeniu tego odcinka wbijajcie na kanał JJ-ki i zobaczcie, jak nam poszło. Teraz, moi drodzy, kupujemy najkorzystniejszą ofertę. Ofertę za 479 zł. Ała. Znaczy, tak powiedział mój portfel. Klikamy i mam nadzieję, że wy też w tym momencie klikniecie łapeczkę w górę, ponieważ 479 zł wydane na Brawl Stars to jest masa kasy. No to ładny mam bilans konta. 100 tysięcy gwiezdnych żetonów, 100 tysięcy monet oraz 2150 gemów. Wow, dobrze. Kupujemy karnet zadymiarski ulepszony. Bum! I mamy to. Na samym początku odblokujemy sobie księżniczkę Shelly. Chodź do mnie, kochana. Woohoo! Kolejny skin do Shelly jest po prostu przecudowna. Mega się jaram tą bandycką Shelly z pantoflami w ręku. Tutaj widzimy, mamy też różne punkty mocy, skrzyneczki i tak dalej, ale na chwilę obecną sobie nie otworzymy tego wszystkiego. Zrobimy sobie odcinek, gdzie będę otwierał wszystkie skrzynki. Teraz kupujmy stopnie karnetu aż do odblokowania nowego zadymiarza. 15 stopień, 16, 17, 18, 19, 20, 30, nie, czeka nam 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i uwaga, moi drodzy, mamy to. Ostatni zadymiarz odblokowany na moim koncie. Nowy zadymiarz Ash. Waga ciężka. Ash przepięknie wygląda. Więc, moi kochani, możemy od razu kilka punktów mocy w niego wpakować. Wpakujemy te punkty mocy, które mamy w karnecie. Dlaczego by nie? Czy są jeszcze jakieś punkty mocy? Tutaj 50, oczywiście, że tak. I mamy jeszcze kolejną 50-teczkę. Kolejna 50-ka, no dobra. W sumie, wiecie co? Zróbmy tak, że teraz sobie otworzymy kilka skrzynek z zeszłego sezonu. Bo jeszcze mam kilka dużych boksów do otwarcia. A z dużych boksów mam nadzieję, że poleci mi Star Power i gadżet. Do jakiego zadymiarza? Już sprawdźmy to sobie. Brakuje mi gadżeta do Lu, do Pam i to chyba na razie by było na tyle. Więc wchodzimy sobie w karnet zadymiarski, wchodzimy w nagrody, poprzedni sezon i 16 skrzynek mamy do otwarcia. Wy, moi kochani, zostawcie łapeczkę w górę. Pozostałe przedmioty aż. Dobra, potwieramy sobie te skrzynki. Wow! No i chyba zostawiłeś łapkę, byku. Gadżet do Lu. Natychmiast dodaje 50% do wskaźnika zamrożenia przeciwników w zasięgu super ataku Lu. Czyli będziemy mogli szybciej zwalniać przeciwników. Super. Więc gadżecik już mamy zrobiony. Pozostały przedmiot. O, i proszę bardzo. Każdy kolejny atak Pam odbiera przeciwnikowi 25% max amunicji. Pam otrzymuje 50% odebranej amunicji. Ciekawy gadżet. Dobra, to sobie jeszcze otwórzmy. Może coś ciekawego wypadnie. Chyba będą już same punkty mocy do Asha. No dobra, potwieraliśmy skrzynki, zaoszczędziliśmy dzięki temu 2000 golda. I moi drodzy, wybieramy naszego Asha. Ulepszmy trochę wariacika, dlaczego by nie? Będziemy troszeczkę silniejsi. No dobra, prawie że poziom 9. Mamy do niego jakieś emotki?
O kurczę, jak on śmiesznie gada. Dobra. Bierzemy, wybieramy i lecimy starcie solo. Dokładnie gramy starcie solo plus. Taktyka na tą mapę jest bardzo prosta. Pocisnąłbym od razu na sam środek, ale chyba na razie będę miał za mało życia. W sumie nie, no mam 6480 na samym początku, więc to jest dosyć sporo. Kroję power cubesa i lecimy na środek. Ej, tam już chłop nawalił tika. Ja tutaj muszę szybciutko przejąć środeczek, żeby jak najszybciej zdobyć najwięcej power cubesów, że tutaj fragów porobić kilka. Czekajcie, czekajcie. No dawaj te skrzyneczki. Hop, hop, hop. No i gdzie jest jakiś zadymiarz? Halo? Ja już mam 3 power cubesy, więcej nie otwieram, bo ja chcę frageski. Nie no, dramat jest. Halo? Gdzie wy jesteście? Co to jest za mecz? Zaraz będzie showdown, a ja nikogo nie spotkałem na mapie. Dobra, mamy Carlita. Siema, Carlito. Bomba, 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 bomba. Mój. O, ty chamie. El Primo, łap szczury. Szczury, jedziecie z nim, ostro! Nie no, kurczę, wszystko mi kradną, głupi Colt! Za to, chłopie, zginiesz marnie. Penny! Padam, padam, żyję! Wow, moje szczury ładne oro zrobiły. Został mi Dynamike. Jestem ciekaw, czy to gra bot, czy chłop. Nie, raczej chłop. Tylko czy ma jakiś... Nie, szczury, szczury! Do boju, gońcie go! Goń! Widzieliście ten damage? Wyglądało, jakby dostał 170 tysięcy damage'a, wow! Okej, okay. Pierwszy meczek za nami, wygrana, a teraz lecimy odblokowywać dalej karnet. Po tym meczu mamy 13 puszek. Spoko. Lecimy dalej z kupowaniem karneciku. Co mamy? Odznakę. Dobra, odblokowywujemy. Kolejna odznaka. Co on jest? A, płaczący aż i się schował biedaczek pod zbroję swoją ze śmietnika. Zielona plakietka, raczej odznaka. Ja to mówię plakietka, odznaka różnie. Mamy wkurzonego Asha, więc super. Punkty mocy. Nowa odznaka. Aż odblokowano. Lecimy dalej. Nowa odznaka. Aż. Super. Pyk. Pyk, kolejna odznaka, zdziwiony Ash. Ash, który, co on robi? Pije soczka, chilluje bombę, no dobra. No i mamy odznaki, ninja Asha. Zobaczcie, jaki szef totalny. Jestem ciekaw, czy w ogóle jakiegoś ninja Asha spotkam teraz grając w Brawl Stars. O, tutaj mamy ninja Asha, który klaska w rączkę. Ninja Ash wkurzony. Tutaj mamy ninja Asha smutnego. Ninja cieszący się jak głupi do sera. Mamy tutaj zakochanego. Tak, zakochanego, zachwyconego po prostu wręcz. I mamy tutaj łapeczkę w górę, który zostawia. Więc wy też zostawcie łapkę w górę, jeżeli jeszcze nie zostawiliście. Bo my tutaj robimy naprawdę takie rzeczy, które nikt nie robi w Polsce w Brawl Stars. Kupujemy cały karnet pierwszego dnia. I w tym momencie mamy najlepszą emotkę. Zobaczcie, taką mecz z pleców wyciąga, robi jakiś tam cios karate tajny. I Ninja Ash. Ninja Ash odblokowywuje specjalnie go dla was. I mamy to. To jest prawdziwy zadymiarz, moi drodzy. Więc teraz dowalimy mu punktów mocy. A co? Punkty mocy. Tu mamy 500 punktów mocy. No to nie, to sobie poczekamy na jakiegoś innego zadymiarza, który jeszcze z pewnością zostanie dodany w tym sezonie. Bo w tamtym sezonie było dwóch zadymiarzy, a teraz jest tylko jeden w sneak peeku, znaczy w sneak peeku, w Brawl Toko był pokazany. I ulepszymy go sobie na maksa. A w jutrzejszym odcinku będę ogłaszał wyniki na oczywiście figurkę Spike'a, więc koniecznie weźcie udział i odblokujemy sobie do niego gadżet oraz star power, wymaksujemy sobie tego zadymiarza, wybieramy sobie skina, wybierz i lecimy starcie solo plus jeszcze raz. Ja od razu cisnę na sam dół. Kurczę, nie ubrałem tych emotek fajnych. No dobra, nieważne, zaraz sobie jeszcze zagramy. Jeden meczek. Postaramy się zrobić jak najwięcej frażesków. No, otwieraj te skrzynki szybciej, byczku. Bardzo długo otwiera aż skrzynki. Nie no, kurczę, blaszka, chodź tutaj do mnie, synu. Bomba, bomba, leżysz. Pierwszy frażesek. Szybciej biegamy, bo nam furia troszeczkę podskoczyła. Mamy tutaj jakieś dymy. Tak, tutaj Nita się bije. Ciach, ciach, ciach. Szczury, szczury. Szczury bojowe, wieszacie w 8-bita. Padam, żyje. Szczury bojowe do ataku. Zobaczcie, lecą. Szczury ninja. One się niczego nie boją, naprawdę. Od razu wjeżdżają w oponenta. Czy ja go tak zabiję na daleko? Zrobimy śmieszną rzecz, widzowie. Nazbieram jak najwięcej power cubesów i postaram się tego Karla pokonać szczurami bojowymi na odległość. Tylko będę musiał sobie szybciutko ulta naładować jeszcze na tym chłopie. Chyba że będzie miał tak mało życia, że ściągnę go na hita. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. 3 power cubes, dobra. No chodź tu, no wracaj, no co ty robisz? Ciach, dobra, jeden hit dostał. Drugi hit. Trzeci hit, uciekam, 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 uciekam. Niech mu życie podrośnie trochę wariatowi. Dobra. Bomba. Chcemy go wykończyć szczurami, dobra. Nie widzę chłopa na ekranie. Wypuszczam szczury. Jedziecie z nim, ostro. Nie no, widzę go jednak. Jednak go zobaczyłem. Gościu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. No właśnie, 4700. Kurczę, nie wyszło. Mój plan się
Nie udał, ale mam nadzieję, że uda mi się tym razem, bo spróbujemy zrobić to jeszcze raz. No dobrze, moi drodzy, zagrajmy sobie teraz duo i postarajmy się zrealizować mój niecny plan. Ciach, 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 kolejna skrzyneczka. I wbijamy sobie w krzaki na kulturce. Ja czuję śmieci, no to nieźle, gdzie są te śmieci? O Boże, ta gra jest the best. Czy tylko ja nie widzę na tej mapie przeciwników? Halo, ziemia. Dobra, raz, dwa, raz, dwa, trzy. Szczury, 10 power cubesów. Coś pięknego, szczury, wjeżdżałem w jakiegoś chłopa. Jeszcze nie porobiony. Bomba, leży. Idziemy po tą belkę. Chodź, Belunia. Chodź, 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 moja kochana. Nie gadaj, nie gadaj. Dostałaś hitka, po co walczyłaś, po co walczyłaś? Potężne 14 power cubesów na moim koncie. Bas! Szczury! Bierzcie go! Bierzcie go! Uciekam! Uciekam! Tak jest! Zginął i nie miałem go na ekranie. Coś pięknego! Udało się w końcu, nie sądziłem, że mi się to uda. Nice! Także moi drodzy dymiarze, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się tak samo wspaniale bawiliście jak ja. Jeżeli tak, łapeczka w górę, 30 tysięcy łapek i w następnym sezonie też kupujemy wszystkie stopnie z karnetu zadymiarskiego. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie z kodem Farel. Pamiętajcie, że was to nic nie kosztuje, a mi to naprawdę bardzo mocno pomaga. Więc dziękuję wszystkim za uwagę dzisiaj i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!